Witaj serdecznie, jest wieczór, godzina późno wieczorna już, kiedy za chwileczkę na zasłużony odpoczynek, aby w tej szczęśliwości pomyśleć jeszcze, jak wiele fantastycznych rzeczy wydarzyło się w ciągu dnia, ile wspaniałych rozmów, ile wspaniałych spotkań, ile spojrzeń w oczy, ile spojrzeń takich spłynących z serca oczywiście. Ale tu przed chwileczką zdarzyło się, że otworzyłem mój notatnik i w notatniku przeczytałem między innymi, i to jest świetna puenta, powiedzmy sobie, tego dnia przemyśleń, ale bardziej też pod kątem tego następnego dnia, tych następnych dni. Otóż taka myśl, którą Antony de Mello onegdaj skonstruował. Antony ma to do siebie, że bardzo wiele jego książek, jego myśli krąży po świecie. Mało tego, podkreślę, część z tego nawet jest lekko zrozumiałych. I tu pozwolę sobie zacytować z Antoniego de Mello. Jeśli nie byłbyś, i tu słuchaj uważnie, bo to jest pewnego rodzaju humoreska, jeśli nie byłbyś aktywnie zaangażowany w unieszczęśliwianie siebie, byłbyś szczęśliwy. Tak, to powiedział Antony de Mello, żebyś się nie czepiał do mnie, ale ja się obiema rękoma, nogami i całym swoim jestestwem podpisuję pod tymi słowami, bo absolutnie jest to rzecz, która mówi zdecydowanie prawdę, jest według moich przemyśleń absolutnie adekwatne. Stąd też często podaję przykład takich sytuacji, które często widuję, kiedy spotykam grupkę ludzi, a szczególnie mam okazję obserwować to na targach, między innymi. Targi mają to do siebie, że są świetnym rozwiązaniem, dlatego że jakby poza są lekko uzurpacją jeszcze, ale nie zmienia to faktu, że te spotkania towarzyskie, które tam się często odbywają, do różnych grup wiekowych, kiedy na przykład spotyka się 2, 3, 4, czasami 5 osób tamżeż i spędza wspólnie. Podejrzewam, że mają takie wrażenie, mam też takie wrażenie, że cieszą się z tego spotkania, że nie wyautowali się zupełnie z tego świata. No w każdym razie spotykają się, rozmawiają kilkanaście minut, czasami pół godziny, czasami więcej, podkreślając bardzo często w tym czasie, że nie mają czasu, że są zaganiani, ale rozmawiają oczywiście i to, co jest ważne, w finale życzą sobie zdecydowanie zdrowia, bo zdrowie najważniejsze, ale z racji tej, że często oni rozmawiają w niedalekiej okolicy miejsca, w którym ja przebywam, to słyszę po prostu, jak są zaangażowani w bycie unieszczęśliwiania siebie, czyli rozmowach o chorobach, mimo że w finale mówią o tym, jak dalece zdrowie jest istotne, że jest najważniejsze, ale w tych wywodach, w tych spotkaniach, w tych przekomarzaniach się, że moja choroba czy moje choroby są bardziej mojsze niż twojsze, to nie ma nic spójnego właśnie z tym finalem, o którym mowa. Zatem Antony de Mello w tym powiedzeniu aż się prosi, żebym podszedł tam do tych, spojrzał w oczy, czy tej grupie, czy komuś tam indywidualnie i powiedział, jeśli nie byłabyś, czy nie byłbyś aktywnie tak bardzo zaangażowany w unieszczęśliwianie siebie, byłbyś szczęśliwy. I to jest właśnie puenta, kwintesencja, z humorem oczywiście, dlatego że jeśli ktoś tego odsłucha, to w którymś momencie tak kliknie mu coś w głowie i powie, no kur, zapiął chyba faktycznie nie ten kierunek. I kiedy wieczorem kładziesz się spać, wiesz, nie skupia się na przypadłościach, nie skupia się na chorobach, tych wszystkich niedobrych rzeczach, które się wydarzyły, bo te rzeczy się nie wydarzyły dlatego, żeby cię oskarżyć o to, że w tobie zabrakło człowieka, że jesteś głupcem, idiotą itd. itp. Ale chodziło o to, żebyś otworzyć cię, obudzić, abyś zobaczył, zobaczyła, że świat jest piękny, że te doświadczenia są po coś, że jeśli pojawiła się jakaś przypadłość, którą ta medycyna akademicka, ta medycyna rockefellerowska nazywa chorobą, a przecież tak naprawdę jest to program naprawczy, z czego warto, żebyś sobie zdał sprawę, to w każdym razie zdecydowanie polecam, aby zrozumieć właśnie, że te doświadczenia są po to, żeby wow, skoro mnie coś szczyka, to chyba po to, żebym coś z tym fantem zrobił, ale nie w kierunku diagnozy, która mówi, hej, do końca życia musisz brać tabletki na cholesterol, na ciśnienie, na cukier itd. itp., ale żebyś zrozumiał, że natura dała nam wszystko, żebyśmy zdrowi byli, że to są programy naprawcze, że te parametry, te które tam
w badaniach różnego typu są robione. One są robione w taki sposób, aby diagnoza, którą wyda funkcjonariusz, bardzo często ze stetoskopem, mniej czy bardziej świadomy w tym wszystkim, to nie jest wyrok na tobie, jest to po prostu informacja, którą powinieneś przyjąć ze stoickim spokojem i zrozumieć, że w dobrej wierze, ja tak zakładam, w dobrej wierze ten funkcjonariusz mówi według określonych procedur, według tego, czego go nauczono, ale ty musisz włączyć swój własny zrozum i zrozumieć, że jeśli nie byłbyś aktywnie zaangażowany w unieszczęśliwianie siebie, byłbyś szczęśliwy, zatem bądź szczęśliwy wieczorem kładziesz się spać, bądź szczęśliwy, kiedy rano wstajesz, bądź szczęśliwy w ciągu dnia, bądź szczęśliwy, kiedy zdarzy się, że akurat pojawiła się u ciebie w firmie jakaś dziwna kontrola. Hej, no Boże Święty, taką rolę przybrali w tej grze, w tym teatrze, ale wiesz co ich rozbraja wtedy? Wtedy, kiedy ty się nie uszczęśliwiasz, ale dbasz o to, żeby być szczęśliwym, uśmiechniętym, spokojnym. Zatem powtórzę jeszcze raz. Jeśli nie byłbyś aktywnie zaangażowany w unieszczęśliwianie siebie, byłbyś szczęśliwy. Zatem gdzie aktywność przekierować? A przecież wszystko, cokolwiek się wydarza w naszym życiu, idzie za naszą uwagą, za energią, którą gdzieś tam przekierowujemy, a ta energia mówi, gdybyś aktywnie zaangażował się w bycie szczęśliwym, byłbyś szczęśliwym. Baw się dobrze. Szymon Spolankiewicz z tej strony się kłania. Obserwuj nas na naszych stronach teoria.pl, czyli Najzdrowszy Sklep Medycyny Zdrowia, na biogabinet.eu, czyli Biogabinet Terapii Naturalnych Wiem, czyli Wiedza, Informacja, Energia, Materia. No i oczywiście eventy, o których możesz poczytać, zobaczyć, jakie są terminy, gdzie i jaka tematyka jest poruszana. To jest event przez vpisane.akademiawiem.pl. I powtórzę za Antonem de Mello. Jeśli nie byłbyś aktywnie zaangażowany w bycie, w unieszczęśliwianie siebie, w bycie nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Zatem trzeba to odwrócić. Twoje zaangażowanie aktywne niech idzie w kierunku szczęścia, zdrowia, miłości, pokochania, wybaczenia, wybaczania, tej komunikacji między umysłem i sercem, sercem a umysłem, czyli koherencji serca, zrozumienia tych 6 sekund serca, tej komunikacji umysłu z sercem, jak wspominałem, ale również tych półkul logiczna z tą humanistyczną, żeby się porozumiały. Baw się dobrze, do miłego.